Witam, z tej strony Nero, a to jest kolejny odcinek naszej serii Sonic the Hedgehog 2, gdzie mamy ten straszny poziom Metropolis Zone. Fuck. Tak. Jest to poziom... coś w stylu bazy Eggmana, która jest strasznie cholerna, jest tutaj tak dużo głupich robotów, które... no po prostu... no właśnie, na przykład te rozgwiazdy głupie. Które po prostu, no... niszczą cię tak idealnie, perfidnie i tak dalej. Ci to są już najgorsi w ogóle. Że to aż szkoda gadać. Co to miało być? No. Tak więc ja się nie dziwię, jak nawet parę razy zginę w tym poziomie, ponieważ... nie umiem go przechodzić. A save state'y od jakiegoś czasu mi nie działają tak jak powinny i nie mogę zrobić szybkiego zapisu. Co boli. Tak więc... tak jakby gramy bez zapisu, więc... YOLO. Ten poziom nie będzie taki łatwy bez zapisów. Jak będę nagrywał Sonic 3 na Knuckles, to będą takie poziomy, że będę musiał sobie załatwić jakoś te zapisy. Będę musiał sobie jeszcze raz zapewne pobrać program, bo teraz mi się popsuł. No ale okej. No. W ogóle, ludzie, słuchajcie, jaka po prostu... ostatnio taki niuf się stał. Nie zostaw mnie, dobrze. Nie wiem, czy było to wam wiadome, ale Sega i Nintendo od jakiegoś czasu zaczęły współpracować. I ostatnio Sega jakby zdradziło Nintendo. A to dlatego, ponieważ Sonic Lost World, gra, która wyszła na Nintendo Wii U i na 3DS-a, miała być pierwszą grą z... nie pamiętam ilu tam gier, które miała się pojawić na konsole Nintendo. I ostatnio, czyli dokładnie 6 października, czyli już w sumie tydzień temu, więc jak ja ostatnio pierdzielę w ogóle, Sega powiedziała, że wypuszcza Sonic Lost World na pecety. I takie what the fuck, wszyscy się zdziwili, w tym ja, oczywiście, jakoż jestem tutaj ogólnie ogarnięty w sprawie Segi i Nintendo. Jestem po prostu zdziwiony i jestem wręcz ucieszony, ponieważ w Sonic Lost World chciałem zagrać. Sonic Got Through Act 1. Uczyli się tą wersję Wii U, ponieważ 3DS-ową wersję chcę sobie niedługo kupić. Ona jest oczywiście gorsza niż ta z Wii U. Już niedługo też PC-towa. Oh yeah. Okej, Metropolis Zone Act 2. Ruszajmy z tym koksem. Tak, i mam nadzieję, że nie słychać mnie jakoś przez nos, że mówię, chociaż... Może się tak zdarzyć, ponieważ... ponieważ od jakiegoś czasu mam katar. I no stop psikam, mam nadzieję, że nie psiknę na filmie. To będzie moje pierwsze psiknięcie na filmie, tak ludzie. Tak się wam tylko pochwalę. I ogólnie chyba też na tym kanale... NIE! Nie w tą stronę, Sonic! O, snap, o dobra. Chciałem tarczę. Hej, tarcia śmata. No. No, to byłoby moje pierwsze przyknięcie i też zresztą właśnie kaszlnięcie ogólnie, takie kasłanie na wideo, jeśli chodzi o xnerogamer.pl. Bo na razku 2000 to ja miałem non-stop prawie, że kaszel, lol. Raz też miałem taki kaszel, że nie mogłem go prawie, że powstrzymać, ale na nagraniu... Ty głupia żmijo jedna! Nie mogłem się powstrzymać od kasłania, co było straszne. Znaczy... może powiem inaczej. Nie mogłem się powstrzymać, ale na wideo musiałem. I jak skończyłem, a pamiętam, że to wideo trwało z 15 minut. 15 minut dusiłem w sobie kaszel. Po 15 minutach po prostu zacząłem tak kurde kaszleć. Pamiętam to dobrze. Jakby to było dzisiaj. Pamiętam, że to był też film z Zagrajmy w Minecraft sezon 2. Taka moja seryjka. Możecie ją znać z Razek 2000. Historia nietypowego kanału. Bądź wchodząc na mój stary właśnie kanał. Kurde. Albo jak jesteście moimi starymi widzami. Zero ringów i lawa pode mną. A, i kolce. Świetnie! Tailsik! Czemu ty jesteś kurde takim oszustem, że możesz być nieśmiertelny? Okej, okay, mamy checkpointa. Jest, ringi! Pow! Bam, cheeky, pam. W ogóle nie przyszedłem w sumie Metropolis Zone bez save state'ów. Muszę wam powiedzieć. Snap. Więc to będzie mój pierwszy raz.
Jakkolwiek to nie zabrzmi. Kurde! Wszystko chce nas zabić. Nie! Dobra, dobra, zejdź tutaj. Pięknie. Żyćko. Fuck. O, siema. W ogóle, ostatnio kupiłem sobie Sonic Mega Collection Plus i wiecie co, po prostu jak tam te gry chodzą. Sonic 1 chodzi idealnie, Sonic 2 i Sonic 3 slow-mo. Takie slow-mo, że po prostu... Przed nagraniem tego odcinka musiałem sobie chwilę pograć w Sonica 2, bo byłem nieprzyzwyczajony, bo... Trochę napierdzielałem w tą grę, kupiłem sobie ją i... Musiałem sobie troszeczkę pograć. Tam też są gry na te przenośne konsole. Nintendo, what the fuck, Segi z poprzednich lat, czyli Sega Game Gear, fuck. Uuu, jak ja to przeżyłem! Pięknie, tarcza szmato. Okej, okay. Sznap. Okej, okay. No, ale tamte gry jak najbardziej chodzą dobrze, bez żadnego slow-mo i tak dalej. Ja rozumiem, że ta gra została zrobiona w 2006 roku, ale Sega, seriously, mogliście kurde zrobić jakąś lepszą emulację, mi się wydaje, że jak na tamte czasy, no to i tak było można zrobić jakąś świetną emulację. God Donut. Jest! Akt drugi mamy za sobą. I teraz niespodzianka. Znaczy za chwilę niespodzianka, jest niespodzianka oczywiście Sonic Got Through Act 2. I teraz uwaga, człowiek myśli sobie, gdzie jest boss. A tutaj Metropolis Zone Act 3. Niespodzianka? No kurwa, raczej. Tylko szkoda, że się z niej nie cieszę. Najczęściej niespodzianki powinny być takie fajne, nie? Kurde, zjebałem chyba. O, albo i nie. Dobra. Lecimy. Na razie przeżyłem aż dwa akty bez save state'ów. Mogę sobie bić brawo, jak nic. Co ja tu? Aha, okej. Okay. What the f... Czy ja nigdy nie byłem w tym miejscu poziomu? Nie przypominam sobie, żeby takie coś było. No nic. Popylajmy. To są takie fajne momenty, gdzie są takie kupy, które mogą nas przytrzasnąć. Więc, ale mam nadzieję, że na nie, się nie natknę. Na przykład tutaj o te kolce, bo można się przesunąć, ale to jeszcze jako tako dało się obronić przed tym. Okej. Okay. Mamy checkpoint. Tyle dobrze. Kurde! Serio ta platforma? Co za chamska platforma? What the fuck? Nie! Wow! Nie ma Tailsa, a z Tailsem się szybciej po tym... szybciej się to kręci, te nakrętki jakby. Tam muszę iść... Tu, hu, hu, hu. Tak sądzę. Tak. Kurde! Czemu skok nie załapał? I taki slow-mo. Mnie zawsze rozwalało w starych Sonicach, że jak się opuściło dużo pierścieni, no to był właśnie taki slow. Okej. Okay. Kolejny checkpoint i idzie na razie póki co bardzo dobrze. Omijam tych wszystkich gnoi dosyć nieźle. Nie licząc tego. Kurde. No nie w niego! Sznap. O, kurde. Halo. O, są ringi, dobra. To może zrobię taki deal. Kurde, skąd on kupił sobie nowe? No weź, no. Daj mi do siebie dojść. Naciskam cały czas teraz przycisk skoku. Dobra, nie było źle. Gdzie są jakieś ringi? Ja się boję. Się bardzo boję. Gdzie są ringi? Kurde! Kupię koło zębate. Boję się, bo nie mam ringów. Nie, nie zrobię save state'a. Nie zrobię teraz przerwy nagrania, tylko po to, by robić save state'a. No nie, nie, nie. Złap to. Szybko, szybko, szybko. Pięknie. Bo ja oczywiście nie robię takiego szybkiego zapisu, tylko muszę robić taki zwykły zapis. Czemu oni... Wait. What the f... Co to kurde, jakieś asasiny czy coś? Boję się. Nie wiem, czy ich nigdy nie zauważyłem, czy coś, że się tak dziwię. Moja ulubiona gra, w którą grałem tak sporo czasu. Boss? O kurde, boss, chyba. Albo nie, nie, dobra, nie. Już myślałem, zapomniałem, że ten poziom jest długi. Dobra, nieważne. Tego nie było. Bo właśnie podobnie jest, właśnie do bossa się idzie. No bierz tego, dziękuję, tego ringa. Łapy mi się spociły, bo ja używam teraz, nie gram na klawie, jak zapewne słychać. Kurde!
Nie gram nawet na żadnym kontrolerze. Chodź tu, Tails. Chodź tu, Tails. Kontrolera używam jako PlayStation Portable, czyli PSP. Fajnie się gra na PSP. Okej. Okay. Dobra, chodź, Tails, chodź, Tails, chodź, Tails. Jak się szybko spidziula tutaj, no to te rozgryzy nas nie widzą. To jest wielki plus. Okej. Okay. Teraz będzie boss. Oh yeah. Pam, 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 pam. Funky. Funky action. Dobra. Nie lubię tego bossa. Jest głupi. Nie chcę się czekać na twoje tam bitewne gunwa. Po prostu chcę cię już zniszczyć. Jebać to, jak to będę robił. Zbierz Tails? Dobrze. Tutaj trzeba czekać po prostu, kiedy będzie można go zaatakować. Ale nie chcę mi się na to czekać, cholera, i właśnie zjebałem. To będę musiał na to poczekać. Nie chcę mi się już cały czas go atakować tak głupio. What the f... O właśnie, i teraz powinienem go jakoś zaatakować. O, teraz. Właśnie to nie lubię tego bossa i zawsze tutaj traciłem ringi. O, jest, trafiłem teraz idealnie. Co to są w ogóle za kopie robotnika? Kurde, co ty robisz? Ej, nie trafiłeś mnie tym. Jolo. Nie! Co za głupi frajer? I doktor Ivo Robotnik, genius! Pokonany. Okej, okay. Ale zarówno jest niego ringa, co za pasztet. Lol. Ludzie, 5 minut w akcie trzecim, nawet time bonusu nie dostaliśmy. Co za bieda. I następny poziom, Sky Chase Zone. Jak widzicie, Sonic już nie jest normalnie tam sobie łazi po poziomie, tylko to jest taki podniemny. Uwielbiam po prostu ten poziom i muszę wam powiedzieć, że ten poziom będzie w ostatnim chyba już odcinku, ponieważ będzie Sky Chase Zone, Wing Fortress Zone i Death Egg Zone. I te trzy właśnie poziomy są na tyle krótkie, że chyba umieszczę je w jednym odcinku, ale to jeszcze zobaczę. Tak więc, pokonaliśmy Metropolis Zone bez save state'ów. Oh yeah, możecie mi bić brawa, albo i nie, w końcu i tak jestem ciotą. Dobra, whatever. Wybaczcie za kaszelek. Tak więc, to był dla was odcinek Sonika 2. Udało mi się przejść Metropolis Zone bez save state'ów po raz pierwszy w życiu, więc jestem szczęśliwy. Dziękuję za oglądanie i na razie, do zobaczenia, see ya! Finesse to put no one above me, and I learned finesse to put no one above me. I said I can't take it, I know I'm gonna make it. I know I'm not normal, but I gotta fake it. I swear I'm not cocky, I am just confident that when I step on the stage, I am dominant, and now I'm begging.